Siemano wszystkim, z tej strony Farell i jest znowu dzisiaj ze mną JJ. Także lecimy z kolejnym odcinkiem No Gems Rush. Jak widzicie mamy już poziom drugi, 18 expa wbitego. Do tego odblokowaną jedną skrzynkę. Za 30 minut jest kolejna. Sprawdźcie może dzisiaj co w questach słychać. Free chest do zdobycia. Dobra, jedziemy z free chestem. Gold. Bomber, gobliny i goblin spirki. Spoko. Bomber, nie? Że spadł, to dobrze. Przyda nam się. Co mamy tutaj w zadaniach? Aha, play mirror. Spell cards. 50 razy. Spell cards. Kurczę, mam jakiś spell cards? Chyba strzałki, nie? To jest spell, nie? To jest spell, tak. I strzałki też spell. Dobra, może zaraz zmienimy to w deku. To otwieramy golden chesta, nie? Otwieramy. Gold. Arrowsy, spoko. Spear goblins. Znowu te spirki. O, giant, elegancko. Nie było jeszcze chyba gianta, nie? Ze skrzynki. I goblin. No i gitara. No i gitarka. Tutaj mamy jakieś osiągnięcia. 100 golda? 100 gemów? Dostaliśmy 100 gemów. Za to, że dołączyłeś do klanu. Aha, bo dołączyliśmy właśnie do naszego klanu. No faktycznie. To jestem w szoku. Fajnie. Zarąbiście, nie? Fajnie. Co mamy w sklepie? Epika. Jeszcze epik, dobra. Super, sprawdźmy. Co myślisz będzie? Ja stawiam szkieleton armii. Giant nie jest ekip. A, szkieleton. Giant szkieleton. A ja mówię, fajnie by było. Czekajcie, uwaga. Free. Szkieleton armii. No i dobrze, na drugim będziemy mieli, także już... Bo Skeleton Army dla mnie od razu jest super epikiem na dzień dobry. Lepiej chyba niż Prince, wiesz? Upgrade'ujemy. No tak, tak. Upgrade'ujemy. Drugi poziom. Coś zmieniamy w tym deku? No właśnie. O, trzeci poziom, piąteczka. Trzeci poziom i wiesz co możemy teraz zrobić? Pójść do klanu i poprosić o kartę epicką. Ale... Jakie my mamy epiki? Tylko Szkieleton Armii, tak? No właśnie, czemu tylko Szkieleton Armii? Od którego poziomu jest Giant Szkieleton? Na Bone Picie, dobrze. Mamy do tego 2 wygrane musimy mieć, żeby osiągnąć Bone Pit. Wtedy weźmiemy, poprosimy o Giant Szkieletona, bo ty chcesz nim zagrać. Ja chcę mieć go w deku. Tak? Dobra, lecimy z rozgrywką. Ja pierwszy, mogę pierwszy? Możesz, pozwalam. Augustin. No, no klan. A my już mamy klan, jak my koty. Najcik. A, do środeczka. Muszkieterka z lewej. Kurczę, Gianta przejmie muszkieterka? Tak. Oh no. My bad, my bad. Myślałam, że jeszcze smok przejmie. No, nie zwróciłem uwagi. Kurde, tam Peka nam raszuje tego. No, zrobili nam Gianta. Tutaj, ci powiem, zadymkę. Strzałeczki, strzałeczki. Strzałki, tak, będzie wszystko pod kontrolą. Git. Dobra, teraz powoli. No, czekamy na eliksir, bo tu nie ma co się wychylać, bo co to muszkieterka? Patrz, fireballem zgasi. Ach. Nawet nie strzeliła. Frajer. Well played. Tak jest. Dobra, myślę, że na początku chyba sobie wyjdzie. Znowu dragon, znowu trzeba zrobić knajta do środka. I teraz muszkieterką nie spieprze sytuacji. O, tu postawię je. Teraz poleci Peka pewnie. No i dobra. Nie zdążę z Giantem, nie? Nie zdążysz. Jeszcze Walkiria. Damy Gianta i tak, żeby Walkiria nie uderzyła nam muszkieterki, no. Okej. Bombera? Chyba nie ma sensu, bo już za daleko, no. No, jeszcze w sumie ma Gianta na trzecim już. To 4. poziom. Dobra, oni go chyba tutaj do... Strzałeczki. Strzałeczki idą. Idealnie w tempo. I patrz, jeszcze bomber z muszkieterką. Spuszują wieżę? Super, bomber zawsze dochodzi i rzuca ten jeden strzał. Tak, bomber zawsze, no. Mamy po wieży. Raczej on ma po wieży. Znaczy, no, oni mają. Wow. Rzucimy Pekę za nią i patrzcie, co się dzieje teraz. Boom. No i zgasiła. I Szkieleton Armii. Kontra. Ale on chyba teraz rzuci... Fireballa? Fireballa. Patrz, dragon idzie. Ach. Ale uderzyła Peka. Doszła. No i jeszcze te szkieletonki trochę zraszowały wieżę. Odciągniemy dragona w prawą stronę, zanim muszkieterkę. No idzie muszkieterka, idzie też. Tutaj uważaj na Pekę. Odciągniemy Pekę do tyłu. Knightem. I teraz knightem. Wszystko w swoim czasie, patrz jak pięknie, cyk. i Szkieleton Armię, myślę. A Giantik sobie ładnie doszedł z prawej strony. I teraz zrobimy mega rush z lewej, w środek Pekę zamontujemy i niech leci tam. Się schowała? Tak. Gianta jeszcze z prawej, niech idzie na tamten tower. Gość już nie wie, co ma zrobić. No i dobra, GG. GG Augustin. No, easy win, nie? Easy win. Początek troszeczkę zamotałem się, no ale to pierwsza walka, także mam prawo chyba. Chyba. Dobra, i 3 do Crown Chesta pucharki. Dobra. Jeszcze jedna wygrana? Akurat będzie 404. Dobra, lecisz. Teraz ja? Okej. Dobra, mamy Gianta. Można sobie wyjść za King Towerem chyba, nie? Można. Czy bomberem? Można. Czy bomberem wyjść? Giantem. Giant. 4. poziom. Jakiś klan niby Ala tam ma. Peka idzie. To poczekaj. Daj Knajta. Knajcik. Na to Szkieleton Armii, mi się wydaje. Tutaj nie. Dragon. Muszkieterka, coś takiego, no, trzeba zrobić faktycznie. Dobra. O, Pekę. Pekę na Gianta trzeba będzie postawić Justa. Już to robię. Dobra. Ale nasz Giant z lewej i tak doszedł, wiesz? Doszedł. Komuś zabierze więcej? Im. Im, no. Daliśmy radę, dobra. Archerki postawić tutaj za... Poczekaj, nie, za towerem. Niech tą Walkirię, czy jak? Knajta teraz do Walkirii daj, szybko. Peka sobie też nie... Knajta do Walkirii. Ona nic tam nam tutaj nie zrobi złego. No ale by nie doszła w ogóle nawet. Dobra, tutaj sobie idzie ekipa. A tutaj rzucimy Szkieleton Armii. Tak. No i git. Dobra, Peki już tam nie ma. I teraz musi się gościu obronić z prawej strony. A nie ma czym. Ani... szkieletonków. Patrz, spuszowały to. Pięknie, 2 zostało. Kurczę, nie zauważyłam dragona. Gianta przed to, no. I od razu tanka przed support i jest elegancko. Bombera może dorzucimy? A dorzucimy, no, te szkieletonki. Powinien dojść. Teraz poleci pewnie Peka. Pięknie zgasili tą biczkę. Ma na momencie. Walkiria ma. Dobra, Giant sobie tam poradzi, a tutaj ewentualnie rzucimy strzałki, jak już nie będziemy mieli. Tak. A postaramy się to na 3 wygrać, ponieważ zależy nam na koronkach, tak? Do Crown Chestu. Dokładnie. Tutaj peczkę sobie damy na... Tak. Muszkieterka oczywiście jeszcze ją odciągła. Wsparcie. Bum! Doszło. Zabiją Dawaj Gianta przed to wszystko szybko. Zabiją Pekę. Bomberek. No, może być Najcik, może być. Jeszcze? Wow. Aha, tutaj nam Valkyrią wjechał. Arszerki. Muszkieter. Do tyłu, Szkieleton Armii. Szkieleton Armii. I pamiętaj jeszcze o strzałkach z prawej strony. Jeszcze 17 sekund. Gianta postaw przed to. Dobra, do tyłu na most Giant i elegancko. I teraz czekamy z strzałkami. Strzałki, Justa, już rzucaj. Two, one. No i GG. Rozpykane. Nalajcie. Easy win. No, mamy dopiero 3 na 50, to trochę słabiuśko. No, trzeba pograć. Special offer available. Bone Pit wbiliśmy. Mamy już odblokowanego Giant Szkieletona. Czyli prosimy o to? Nie, bo nie mamy jeszcze go odblokowanego w kartach. Tego nie dostaliśmy, więc nie możemy przecież. A, faktycznie. A ja myślę, czemu nie możemy o niego poprosić? To co? Mi się wydaje, że może jeszcze nam się uda to zdobyć go, wiesz? Za 20 minut może to otworzymy. Co za gemy? Możesz otworzyć. Sprawdź w ogóle te osiągnięcia, bo jakieś znowu kolejne jest tutaj. Mini Peka weszła. No i to jest zajebiście, no. Przyda się. Osiągnięcie tutaj. Kolejne osiągnięcie. Co jest? 3 gemy. Akurat no to zwróciło nam się za skrzynkę. Tak, akurat te, co straciliśmy. Questy. Co jest? A, Golden Chest, bo tu jest co? A, do Golden Chest nam brakuje jeszcze 20 koronek. Tak? Dobrze mówię. Tak, i odblokuję jedną skrzynkę. Ze skrzyneczką jedziemy. Możemy Pekę ulepszyć. Ulepszamy za 50. Co to jest 50? Tak. Ile ona będzie miała teraz ataku? Damage plus 34, czyli będzie miała z 400 coś. Nie umiem matematyki. No. Fireballa bierzemy do tego deka? Nie, chyba, co? Niepotrzebny, mi się wydaje. Niepotrzebny. Dobra, jedziemy z kolejną walką. Na Bone Picie. Jak ja mam debiut na Bone Picie. Brandon Moreira. Drugi poziom. O, już Price ma Price'a, my jeszcze nie mamy. Ale zgasimy tak o arszerkę. Dobrze, dobrze, właśnie o to chodziło. I teraz rzucamy szkieletną armię do środka i ich odciągamy. Dawaj! Już myślałem, że się rozpędzi, wiesz? Też już myślałem, będzie... że nie zdążysz. Nie ma strzałek, gościu, albo czegoś takiego, patrz. Także easy będzie. Tylko on będzie nas ładnie raszował naszego Gianta, wiesz? Prince'em czy czymś. Miniony ma za to. No i ma już minionki, no. Musimy też minionki dorwać. Minionki, zajebista karta, mówię wam. Jedna z lepszych. Bombera dosyłamy? Dosyłaj. Pekę. Na Gianta Pekę. Myślisz? Mhm. On teraz będzie chciał nam rzucić pewnie Prince'a czy coś z prawej. Jakąś głupią kontrę zrobić, ale będzie miał szkieleton armii, to ja mu gaszę strzałkami od razu. Ej, gościu, śpisz? Już się chyba poddał. Nie, idzie tutaj. Z prawej chciał rasza zrobić. Samym Prince'em to trochę mu nie wyszło. No, jakby rzucił jakiegoś Prince'a, szkieleton armii, coś, nie? A co się dzieje z prawej? A co się dzieje z prawej? Nienawidzę tej emotki, jak przegrywam. No i co? Znowu szybki win. I zdążymy jeszcze? Chciałem, żeby jeszcze King Tower przejął Gianta, a tamta arszerka coś tam, wiesz, podpuszowała, nie? Minionki. Giant tam uderzy. Nawet jeszcze nie dotknęli naszej wieży. Dlatego rzuciłem jeszcze tą... Aha. Wow. Aha. Rzuciłem właśnie muszkieterkę, żeby tak było. No i co? Kolejny. Gems. Jeszcze tylko dwie koronki do kremu. Justa! 3-0, 2-0, 3-0. Musisz Justa mnie gonić. Na 2-0 musisz pójść teraz. Raz, dwa, trzy. I jedziesz! Dobra. Trwał dzięcioł. To niezły dzięcioł. A to Polaczek. Cebulaczek. Dobra, ja sobie wyjdę albo sobie wyjdę arszerkami z tyłu. Co? Knajta może przed... Co na szybko? A Knajta dorzucę, a z tyłu... O! No, zgaś strzałkami, no bo za dużo jest ich. Muszkieterka se poradzi z Witchką, ale... Witchka weszła za most? Weszła za most, okej. Szczęście takie. Teraz się dzieje z lewej, u góry. No, rzucił Walkirię, to na nią może... Peka będzie. Ale to poczekaj, niech sobie jeszcze wejdzie. No i git. I Dragon. Gianta trzeba będzie postawić na Dragona. I za nimi ostrzałki. Arszerki. No i dobra, pięknie. Albo nie, może na D-Tower go spuszuje. On stoi w miejscu i ma taki zasięg. Ej! No cofnął się. Cofnął się, ham. Dobra, za dużo nam nie zabrał. Wiesz, ma chatkę. No ma, na trzecim. Dobra, arszerki. A, tutaj bomber. Bomber na szkieleton armii. Super karta. Patrzcie, boom. Aż trybuny zrobiły ooo i fireballem, bo sobie nie trafił. Jeszcze nie trafił bombera. Co on kaleczy, gościu? Gierkę, ziomuś, weź się opanuj, dzięcioł. To ja mam od razu... Bum, doszedł oczywiście bomber. No, od razu zadam wam zagadkę. Jak się nazywa samica dzięcioła? Piszcie w komentarzach. Sprawdzimy, kto zgadnie. Eka? Eka. Szkieleton armii trzeba przytrzymać na coś innego. Może nam tam uderzy dwa razy to... Mhm, Giant, dobrze. I za tym strzałki. Giant ucieknie, a Valkyria albo Pekka ją zgasi już. Zgasi. Zgasi. Dobra, to chyba nie ma sensu rzucić nie. strzałek. Tutaj sobie rzucimy arszerki, żeby tutaj nam nie Ja na arszerki wierzyć. Często mówię strzałki i mi się to myli, wiesz? Bo one strzelają ze strzałek. Tak, knajt naprzeciwko, dobrze. Bomber. No i niech będzie bomber. Muszkieterka. Teraz to idzie taki już raz, że... No to może strzałkami to zgasić tak pięknie. Idealnie w tempo? No, jeden goblin został. No i dobra, Dragon akurat przejął tower, ale nie spuszuje nam go. Giant z lewej strony mi się wydaje. Przed arszerki, tu? No. Mhm. Poczekam do końca eliksiru. Szkieleton armii. Tutaj Pekę. A, Pekę. Tutaj muszkieterkę. I szkieleton armii rzuć na środek, typowo tu na środek. Tu? Mhm. Po co? Bo się wtedy A, Pekka by się rozeszły na dwie grupy by tu pomogły trochę i tu pomogły trochę, nie? Myślę, że sobie tutaj rzucę szkieletem armii, bombera. No może być szkieletem armii, bomber, bo on nie miał żadnych strzałek. Aha, fireballa miał, którego wyrzucił. Nie zdążymy? Na drugą stronę. A, nie zdążymy. Aj. Ale dobra. Dwie koronki miałaś zdobyć, no to zdobyłaś. No i GG, gościu. Well played. Tak jest. Okej, dobra. Mamy crown chesta. No, no to otwieramy. Let's open crown chest. Może epic spadnie jakiś. Gold. Gems. Trzymamy. Miniony. Pięknie, miniony odblokowaliśmy. Spear goblinki, goblin i... Peka. Peka. Wow, dobrze. 3 sztuki peki, ty. Elegancko. Miniony, oczywiście miniony będą upgrade'owane na dzień dobry. Za 5 golda. Za 5 golda, bo to majątek, wiecie o co chodzi. Czy o coś prosimy Justa, czy czekamy? Nie wiem. W sumie i tak już nie zdążymy chyba, więc lepiej poproś o coś i ewentualnie na następnym odcinku. Chyba o epika poprosimy i tak, nie? Czy o miniony prosimy? Bo wtedy dostaniemy więcej tych kart na minionach. Jak poprosimy o miniony, to ile dostaniemy? Tylko no maksymalnego... 10. Czy do maksymalnego... 10, nie? 10, nie, 4. Aj, no dobra, zobaczymy. Trudno. Nie o to tutaj chodzi. Szkieleton armii nam by się i tak nie przydało. A minione na pewno się przydadzą. Przecież. Mamy szkieleton armii na drugiej. A to i tak się jeszcze posypie. Co jeszcze tu sprawdźmy w sklepie? Fireball został... Nie chcemy fireballa, nie? No nie, po co? Quest wykonany. 1, 2. O! Miniony wskoczyły. No i upgrade minionków. No i fajnie. A bierzemy je do deka? Tak, weźmiemy je do deka i wiesz za co? Mi się wydaje, że miniony będą dobrym alternatywą dla arszerek. Też tak. Tyle samo kosztują, ale latają i na przykład szkieleton armii też se będą puszowały na tajcie. Tak. No i sprawdźmy, co na Bone Picie możemy w przyszłości dostać. Tombstone'a. Oby nie Bomber Tower. Tak bym chciał tego. Gianta. Balona i Tombstone'a. I by był wtedy mega deck, mega 2 deki, także... Ja na pewno grałabym Tombstone'em i Giant Szkieletonem, a ty Balonem. To 100%. Dobra mordeczki, mi się wydaje, że to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. A my się już widzimy w kolejnym odcinku z No Gems Rush, także pozdrawiamy. Cześć! Hej!